Cześć, witajcie, tutaj Misiek, a to jest Wypytaj Misika. Dawno go nie było, już chyba 2 miesiące, nie? Od pierwszego odcinka Wypytaja i zapowiedzi. A więc okej, myślę, że trochę pytań się nazbierało jak na jeden odcinek, a więc zaczynamy. Pierwsze pytanie od MT Turek. MTurek.pl. Teraz to przeczytam. Pytanie pierwsze. Śpisz z tymi miśkami, które masz w domu? Czy z nimi śpię? Jak widzicie, moje łóżko jest z miśków czyste, bo nie, ponieważ miśki są w środku łóżka, tam na dole. W nim, wiecie, jak się łóżko rozkłada, rozkładane jest to... Ale wiecie, odchodzi, nie no. Pytanie drugie, od tego samego gościa. Kiedy chciałbyś zakończyć nagrywanie na YT, czyli YouTube? Kiedy? Szczerze mówiąc, to nigdy raczej. Ponieważ sprawia mi dużo frajdy i radości, wiem, że to samo, ale fajnie to brzmi, nagrywanie tych filmików, ponieważ mogę sobie później sam je oglądać. Na przykład z Blue ostatnio oglądałem stare filmiki i pierwsze filmiki z Miśka też, ze znajomymi. Mi się bardzo podobały. O, auto właśnie przyjechało, widzę w kamerce znowu. Czemu by tu jeszcze nie zakończyć tak szybko, ponieważ na się z tych filmików pośmiech śmiać, może nawet zrobię jakiś fajny moment. Skoro ja się uśmiałem, to wy też by pewnie mogliście. Z niektórych momentów. Bo niektórych jestem takim debilem, że nawet nie wiem. Dobra, od kolejnego użytkownika pytanie. Tym razem od Blacker TV. Dobrze, wszedłem, dobrze. Okej, a więc pytanie pierwsze od Blackera. Jaki masz rozmiar buta? 44 na 45. Noga jak ruski złodziej, kurwa. Gdzie się urodziłeś? Urodziłem się w Mysłowicach. 1997019. To był ważny rok. Trochę przerobiłem z piosenki. Ciekawe, czy ktoś się skapnie z jakiej. Ale nieważne na razie. I pytanie trzecie. Gdzie chciałbyś mieszkać? Ja bym chciał mieszkać na Śląsku, czyli tutaj mieszkam. Tyle, że gdzieś... Nawet może być tu, gdzie mieszkam. Mi to pasuje. Mam własny dom, wszystko, a więc myślę, że jest spoko. Mi pasuje tu, gdzie mieszkam. Nawet sklepy są blisko, wszystko. Luzik. A więc to było tyle z zapowiedzi, bo tam też zadawaliście pytania, na które nie odpowiedziałem w pierwszym... No wiecie, w słodzinie, wypytaju, bo zadaliście je trochę, no wiecie, no, zawczasu. I widzę, że nawet najnowszych... O. Pierwszy był... Ghost. Pokaż zbrojownię ziom. Gier, nie w broni atomowej. O kurwa, sorry ziom. Pewnie się pomylę znowu. Pokażę wam to osobno. Nagram to tą kamerką. Bo tą tej raczej nie przeniosę. Wiecie, internetowa. I nie mogę. Pytanie drugie od Ghosta. Czy będą serie z multi? Na pewno będą. Mam nawet w planach coś z Scarlet. Claudio. Nie wiem, co to będzie, ale na pewno coś będzie z nią. To będzie z multi. Pytanie trzecie. Co wpierdalasz na obiad? Kluski, ziom! Dzisiaj miałem dobre kluski. Śląskie. Smacznego. A gra to Crysis. Aha. A tak, mam nagrywać Crysis. Wiem. Ale coś mi się spier... Ale na pewno będę go kontynuował, więc luz. Go alone. Użytkownik. Pytanie. Który nikt z zapytających bardzo pytających się ludzi spodobał ci się najbardziej? Których youtuberów lubisz, a których nie za bardzo? Okej, złożone pytanie. A więc, który nikt mi się spodobał? Szczerze? Obiad Studio bardzo oryginalne i Go Alone też bardzo oryginalne. To są chyba dwa, które mi się podobają, ale ogólnie do obiada mam bardzo duży sentyment, ponieważ znam już go od czasów Miśka i... Wiecie, nie? Jakoś tak polubiłem gościa, więc obiad możesz czuć się wyróżniony. Polubiłem cię, gdy mi piszesz. No wiesz, no ale wiecie o co chodzi, nie, no, no. Po prostu, no, mam do niego sentyment, bo znamy się już od... On mnie zna od dawna, ja go tak z komentarzy. Fajny nawet gościu, dobra. Go alone. A jeszcze od G... Czemu od... Dobra, nieważne. Zaraz będzie. Teraz będzie, który z youtuberów lubisz, a których nie za bardzo. A więc na pewno lubię Roysona, Tarczy Szmato. T-Volta często oglądam.
Kubona, wymienię wam czterech. Kubona i kogo jeszcze często oglądam? Szpila. Czterech mi się, którzy chciał zaszpanować. O, i Kaftan, tak się nazywałeś. Rojo, Tivolt, Kubon i Kaftan. Czterech moich ulubionych, które oglądam każdy film. Dobra. To jeszcze jakieś pytanie miałeś? Nie. Teraz X Just Shot One. X. Pytanie, kiedy będziesz miał ten skuter? Już go mam, ziom. Bo zapytałeś mnie, wiesz, 4 miesiące, kurwa, 4 miesiące już, ja pierdzielę. Myślałem, że trochę mniej. Trochę się spóźniłem z tym. Sorry. Pytanie drugie od tego samego. Czy kiedykolwiek będziesz miał którąś z części FIFA i... Aha. A to jest później, że mi proponuje Crysis Update. Jak z części FIFA. Czy będę miał kiedykolwiek z którąś z części FIFA? No mam chyba jeszcze oryginalną FIFA 2000. Coś takiego. Czy 2001. Więc mam, można powiedzieć. Ale na pewno kupię FIFA 15. Ponieważ 14 już się nie płaca, bo no już po prostu koniec praktycznie roku i wychodzi 15, albo już nawet wyszła, nie wiem, nie jestem zorientowany. Ale chyba wyszła. Nawet nie wiem o tym. Jakoś nie jara mi FIFA za bardzo, sorry. Aha, jeszcze których youtuberów nie lubię, to Go Alone, sorry. Ja raczej lubię wszystkich youtuberów. Więc wiesz, gościu. Nie będę obrażał żadnych z nich, albo... Nie mam nic do nich, nie jestem żadnym hejterem ani nic. Blacker TV. Dobra, to ja zaś pytam. Bo to było... Aha, tak, odpowiadałem mu tyle, że w zapowiedzi. Teraz jest wypytanie. Jakich youtuberów oglądasz najczęściej? No to co przed chwilą mówiłem. Rojo, Tivolt, Kubon i Kaftan. No jaki zawód się teraz kształcisz? Technik górnictwa podziemnego, ziom. Pytanie trzecie. No i Kajtenomen. Chuj go wie? Ja nie wiem. Nawet już nie wiem, o kogo ci chodzi, nie pamiętam, ziom. Obiad studio. Pytanie, dlaczego przemianowałeś się z Blue na Miśka? Dlaczego to zrobiłem? Dobre pytanie. Po prostu na starym kanale Blue YouTube co chwilę się do mnie dopierdzielał z różnych dziwnych powodów i zablokował mi przesyłanie filmików na pół roku. Chyba go posrało, chciałem powiedzieć was, ale nie wiem dlaczego. YouTube'a posrało do reszty, że mi tam zablokował. Teraz już tam mogę przesyłać, ale... Dał mi jakiegoś jebanego bana, nawet nie wiem za co. No wiem za co, bo jakieś tam było prawa autorskie. Ale to były moje filmiki. Dodupili się do tego, co ja robiłem. To była chyba gra nawet, to była... Dodupili się do Penumbry, nie wiem dlaczego. Nie pisało nic ciekawego, tyle że Penumbra. A więc... Wszystkie pytania, wszystkie. Patrzcie, jak szybko oblecieliśmy, ile nam zleciało. 9 minut, prawie 10, okej. A więc to by było tyle w tym wypytaj miśka. Dzięki za obejrzenie. Możecie pisać kolejne pytania, tym razem odpowiem na pewno szybciej, bo do 3 tygodni, do miesiąca czasu może, o. Na pewno pod... O, wiem jak zrobię. Co koniec miesiąca będę wam odpowiadać, może być? Myślę, że tak. Wtedy się pytań myślę, że trochę nazbiera i w ogóle. A i subnijcie kanał, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujecie. I... Pa, pa! Ludziska. Do następnego odcinka. A będzie to Mass Effect, a potem Outlast.